As I say in the press conference before the game, they are a dangerous team and they show that they are. So we have a chance to win this game in the first half, but when we have 10-0, we made a few, I would say, stupid decisions in the offense. After that, we finished the half of a game with just 3 points, and then in the second half, yeah, you know, they were fighting for the every ball. They make a lot of, I can say, lucky maybe 3-pointers. But no, this was in this game for 100% was our concentration and preparation for the game individually. I think. Tak jak już powiedziałem na konferencji prasowej przed meczem, jest to naprawdę bardzo groźna drużyna. My mieliśmy szansę wygrać ten mecz w pierwszej połowie, nie wykorzystaliśmy tego, zrobiliśmy 10-0 przewagę w pewnym mecie, później zamiast dalej to kontynuować, zrobiliśmy kilka głupich decyzji w ataku, przez co pierwszą połowę wygrywaliśmy tylko 3 punktami, w drugiej połowie tam drużyna startu grała naprawdę agresywnie, walczyła o każdą piłkę. Trafili kilka, mogę tak powiedzieć, szczęśliwych rzutów za 3 punkty i to wystarczyło na dzisiejszy mecz. My przegraliśmy ten mecz na pewno koncentracją i indywidualnym przygotowaniem do tego meczu. No i to tyle. Dziękuję bardzo. I Michał Nowakowski, który zdobył w dzisiejszym spotkaniu 13 punktów. Więc trener nas uczulał przed meczem, że Start Gdynia jest zespołem, który bardzo dużo zbiera piłek w ataku. Dzisiaj nam zebrali aż 10. Do tego jeszcze do porażki naszej przyczyniła się dobra skuteczność Michała Jankowskiego, który w kluczowych momentach meczu zaczął trafiać za 3, nie było po prostu w stanie go zatrzymać. I myślę, że to jeszcze przede wszystkim nasza słaba skuteczność rzutów osobistych, tylko 58%, to jest naprawdę mało, więc myślę, że te trzy kluczowe rzeczy spowodowały to, że dzisiaj przegraliśmy we własnej hali. Dziękujemy i prosimy o pytania. Michał, nie jest tak, że przegraliście na nas trochę w głowach, że tak myśleliście, że może będzie jak z Rosoladą, że pomęczycie się 2,5 kwarta, a potem już pójdzie? Nie, trener nas uczulał, że właśnie Start Gdynia jest takim zespołem, który walczy aż do ostatniej sekundy, więc na pewno nie przegraliśmy takiego meczu w głowach. No, była w naszym przypadku z tego względu w pierwszej połowie Waldas nie trafił kilku rzutów spod kosza i Jemi nie mógł zebrać kilku piłek w obronie i po prostu było różnych takich małych szczegółów, które rzutowały na to, że mecz był na styku. Ale po prostu Start Gdynia jest bardzo młodym i walecznym zespołem i niestety dzisiaj nasza gorsza niedyspozycja nas spowodowała, że przegraliśmy ten mecz. I trzeba no pogratulować Startowi, że walczył do końca. Yeah, for sure you will saw that the Rothbard score 18 points and take 10 rebounds, for sure. But he was asking why Robert did not play. He is injured. Z powodu kontuzji.